Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku. Jak widzicie, siedzę na zewnątrz. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słychać, bo u nas troszkę wiecznie, ale już bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, piękna. Już u nas jest wiosna na Florydzie. Prawie lato, wybaczcie tutaj te małe zachwiania. Mogą one dzisiaj być w filmiku z tego względu, że dzisiaj jestem z Orio. Orio! 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 Orio, pokaż się! Pokaż się, mordo! Pokaż mordę piękną! Później na pewno Orio wstanie i wam się zaprezentuje w całej okazałości. Już jest bardzo duża. Ale na razie się tutaj strasznie pieści. Leży sobie na trawce, więc nie będę jej odbierać tej przyjemności. No i dzisiaj przychodzimy razem właśnie z Orio do was z filmikiem na temat, jak to jest mieć pupila tutaj w Stanach. Czyli opowiem wam o kosztach, o gadżetach dla psów, o tym, czy się sprząta, czy się nie sprząta, jak to jest z wakacjami, kto wychodzi z psem, czy w ogóle Amerykanie wychodzą z psami. Na te wszystkie pytania, które zadaliście mi na Facebooku i na Instagramie, właśnie wam dzisiaj odpowiem. Dużo pytań się bardzo, ale to bardzo powtarzało, więc było mi dużo łatwiej i sobie niektóre po prostu jakby podzieliłam na różne grupy. Tutaj mam te wasze pytania i jakby moje odpowiedzi, żeby było wszystko ładnie i składnie. Dobra, zaczynamy. Aha, jeszcze tak w ramach wstępu, pewnie jak zobaczycie mordkę Orio, to zobaczycie też jej uszy. I na jednym uchu ma opatrunek. I to jest opatrunek na to, tak jakby a la gips, bo Orio się złamała chrząstka. Nie wiadomo jak to zrobiła, lekarze też nie wiedzą, nie wiedzą od czego to jest. Po prostu pewnie przy zabawie musiała walnąć głową czy, nie wiem, uchem, nie wiem, nic ją nie bolało, nic jakoś nie ten. I właśnie jej ucho całkowicie opadło. I to jest opatrunek właśnie na to, żeby później nie było jakichś dziwnych tekstów. A jeżeli więcej o uszach Orio, to jest oddzielny filmik na kanale, więc wam go podlinkuję na dole. Dobra, pierwsze pytanie. Najpierw wam jakby opowiem, ile kosztuje właśnie weterynarz, ile kosztuje jedzenie, ogólnie koszty utrzymania naszego czworonoga. Jeżeli chodzi o weterynarza, bo to jest zawsze najważniejsze, to wizyty u weterynarza najczęściej kosztują bardzo podobnie jak zwykłe wizyty u lekarza dla człowieka. Więc jest to droga impreza, ale można sobie wykupić tak zwane ubezpieczenie. I tak jak w przypadku Orio, my żeśmy w jej lecznicy... No chodź, pokaż się pięknota. Pokaż się tu, no. Ha. Działać tu, działać tu. O, jest nasza Orio, kochana. Tak jak właśnie w... Aż tu teraz do mnie tak, słuchajcie, przytula, na nogach mi leży. Trochę ciężka już jest. Prawie 50 kg waży, jakby co. Więc to jest droga impreza, ale tak jak mówię, można wykupić ubezpieczenie. Widzicie, jaka już jestem duża. I to zależy od waszej jakby lecznicy, którą macie. My akurat płacimy $40 miesięcznie. W tym jest wliczone są właśnie wszystkie szczepienia, wszystkie jakieś takie leczenia niewymagające takich nagłych przypadków, czyli że gdyby się Orio nagle coś stało, no to oni tylko tam jakąś część pokrywają, a tak to trzeba resztę dopłacić, ale i tak wychodzi, słuchajcie, dużo taniej właśnie płacić to ubezpieczenie, niż gdybyśmy mieli za każdą wizytę oddzielnie płacić. Tutaj też poruszę temat właśnie chipa, czy on musi być, czy każdy pies musi mieć w Stanach chip. Słuchajcie, dokładnie nie wiem, ale raczej wydaje mi się, że nie ma takiego, tutaj przynajmniej na Florydzie, takiego obowiązku, że pies musi mieć chip. Więc my akurat mamy. I właśnie jeżeli chodzi o chipa w przypadku Orio, Orio takiego ma. I tutaj jest fajna opcja, że właśnie ten właściciel, od którego mamy Orio, czyli właśnie od hodowcy, on jest pierwszym jakby właścicielem Orio. Z tego względu, że on już kiedyś miał przypadki, że kupowali psa od niego i później pies robił się duży. I ludzie nie umieli sobie po prostu poradzić ze zwierzakiem i
Na przykład później policja do niego dzwoniła, że właśnie jego pies na przykład biega gdzieś tam po jakimś osiedlu, bo został opuszczony przez tych drugich jakby właścicieli i on dlatego się tak jakby ubezpiecza, więc on jest jakby pierwszym człowiekiem, do którego się dzwoni w razie na przykład gdyby Orio zaginęła i by ją znaleźli. No i też jeżeli chodzi o koszty, to pytaliście się w dużej mierze, czy za psiaka się płaci jakiś podatek. Nic nam o tym nie wiadomo, przynajmniej tutaj na Florydzie raczej się nie płaci żadnych podatków, nigdy żeśmy nie słyszeli i nawet jak żeśmy tutaj rozmawiali z innymi właścicielami psów, to też nie ma czegoś takiego. Nie, może w innych stanach jest coś takiego, tutaj u nas tego nie ma i my podatku nie płacimy. Kolejną taką jakby grupą pytań, które zadawaliście, chodziło o jedzenie, o produkty dla psów, czy są dobre, czy są słabszej jakości niż na przykład w Polsce, jak to w ogóle tutaj się przedstawia, czy jest duży wybór. Powiem wam tak, że tutaj pieski przez Amerykanów są uwielbiane, naprawdę, i można kupić gadżety, naprawdę jest bardzo dużo tych gadżetów i można kupić gadżety bardzo tanie, słabszej jakości, albo gadżety naprawdę o wysokiej jakości, nawet od projektantów zaprojektowane, więc tutaj już jest szerokie pole tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o karmę, to my z Orio tutaj kupujemy jej taki worek, który ma 18 kilo i od razu wam odpowiem na pytanie, czy Orio dużo je. Ona dużo nie je, bo ona ma specjalną dietę, żeby się, prawda, nie roztyła, żeby trzymała tą swoją figurę. I to jest taka zdrowa dieta, więc też nie możemy jakby Orio przekarmić, więc ona ma swoje pory, kiedy po prostu je. Pieszczoch jest straszny. Ja wam nagram w ogóle oddzielny filmik na temat samej Orio i tej akurat rasy, co teraz słychać u Orio ogólnie. Ale to już ten filmik by za długo trwał. Dobra, i właśnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o gadżety, to tutaj macie bardzo szeroki wybór, możecie kupić bardzo tanie rzeczy, możecie kupić bardzo drogie rzeczy, tak jak mówię, nawet od projektantów, tego jest, strasznie dużo. Jak to jest, bo też było dużo pytań właśnie z zabieraniem psa na wakacje, czy będę zabierać psa do Polski, jak będziemy lecieć i ogólnie takie wszystkie pytania dotyczące też podróży z psem, właśnie w komunikacji, jak to jest, czy się kupuje bilet dodatkowy. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o wakacje, to tutaj jest bardzo dużo hoteli, gdzie pupila swojego można zabrać. Są też panie albo panowie, to w zależności, takie jakby opiekunki do psów, czyli można takiego psiaka zostawić z opiekunką u niego w domu, żeby się dobrze czuł. Są też takie hotele specjalne dla zwierzaków, ale ja jakoś tego nie preferuję. I też jeżeli chodzi o wylot do Polski, no to powiem wam, że jak na razie nie planuję wylotów do Polski i raczej byśmy chyba Orio nie zabierali do Polski, gdybyśmy lecieli na przykład, nie wiem, na 2 tygodnie, tylko już byśmy załatwili jej opiekunkę. Już teraz o. I jeżeli chodzi właśnie o podróż do Polski, to byśmy raczej Orio tutaj nie męczyli. No dobra, idź sobie Orio, bo już widzę, że się zmęczyłaś tutaj tym jednym kadrem. I jeżeli chodzi o koszty, jakie to są i jak to mniej więcej wygląda, no to te psiaki, czy ogólnie zwierzaki, które zabieramy, nie wiem jak jest z małymi takimi pieskami. Z tego co wiem, to chyba w pierwszej klasie można w ogóle mieć takiego pieska ze sobą, ale jeżeli chodzi o takiego dużego psiaka, jak my mamy, no to on musi być w luku bagażowym, czyli tam pod jakby, na dole jakby w samolocie. Do tego wszystkiego dostaje głupiego Jasia, siedzi w klatce. Jedni mówią, że mają tam dobrą opiekę, inni mówią, że oni w ogóle mają... Orio, proszę nie jeść liści. Że oni mają tam w ogóle... nie przejmują się tymi psami. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, bo nigdy nie podróżowaliśmy tak z psiną naszą. I jeżeli chodzi właśnie o inne dokumenty, to trzeba psu założyć paszport, trzeba mieć dodatkowe szczepienia, zgodę od weterynarza na właśnie podróżowanie. Jest tego trochę i tak samo jest, jeżeli chcecie zwierzaka zabrać na stałe, na przykład z Polski do Stanów, bo się przeprowadzacie, to też moja jedna znajoma właśnie mówiła, że ona zabrała 2 koty, i drogo ją ta impreza kosztowała,
taki dużo droższy bilet i właśnie musiałam mieć paszport dla tych kotów, specjalne jakieś certyfikaty, że przeszły jakiś tam sanepid czy jakieś tam inne właśnie odrobaczania i to wszystko, więc jest troszeczkę tego zachodu z tym. No i teraz jeżeli chodzi właśnie, poruszę ten temat wyprowadzania psów właśnie przez różne opiekunki. Jest to bardzo, ale to bardzo popularne tu w Stanach. Może też z tego względu, że Amerykanie mają mało wolnego, dużo pracują, nie mają czasu i po prostu stać ich na to, żeby ktoś za nich wyprowadzał ich pupila, a bardzo, bardzo tego pupila chcą mieć. Jeżeli chodzi właśnie, czy to jest opłacalny zawód, czy nie, no to jedna z Was mi pisała na Instagramie, że właśnie na Manhattanie chyba bodajże, w Nowym Jorku, nawet do $1000 tygodniowo zarabia taki człowiek, który wyprowadza psy, więc to jest naprawdę całkiem fajne, to są całkiem fajne pieniądze. I jest tak, jest to bardzo popularne, tak jak widzicie czasami na filmach, to tak właśnie jest też tutaj u nas. Nawet mojej sąsiadce pani teraz ostatnio przyjeżdżała i wyprowadzała psa, bo miała złamaną nogę. I tacy ludzie są i tak właśnie zarabiają na życie. No i jak to jest, bo też było bardzo, ale to bardzo dużo pytań, jak to jest właśnie ze sprzątaniem po swoim pupilu. Więc tak, tu się sprząta po swoich pieskach i jak nawet chodzicie po, nawet tutaj po moim osiedlu, to mało znajdziecie odchodów. No, zdarzają się oczywiście osoby, które jak gdzieś nie widać, jak jest gdzieś ciemniej, to nie pozbierają po swoim pupilu, ale w większości ludzie bardzo to dbają. U nas są wszędzie śmietniki, są takie właśnie woreczki, są też plaże, gdzie możecie być z pupilami i tam też są właśnie i worki, i kosze na odchody, więc tutaj są, dla wszystkich to jest normalne, że to się zbiera. Są też różne takie fajne gadżety do zbierania właśnie tego wszystkiego. Więc tak, tutaj się sprząta po psie i nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Ja pamiętam, jak byłam teraz ostatnio w Polsce, to aż się przeraziłam, bo nawet przy placu zabaw dla dzieci po prostu tych kup, za przeproszeniem, to było pełno i musiałam naprawdę skakać, gdzie, prawda, byłam w stolicy, w Warszawie, tak? Ale dobra. Sprzątamy po swoich pupilach, słuchajcie, to jest mój apel do Was, sprzątajcie po swoich pupilach, ja po swoim pupilu sprzątam, a musicie mi uwierzyć na słowo, że moja Orio ma większą kupę niż ja, taką, i ja to zbieram. Dobra, i tak, jeżeli chodzi właśnie, o to się też pytaliście, aha, i kary, czy są kary za to? Tak, są kary za to. I teraz na przykład my mamy właśnie kamery przed domem zamontowane i teraz na przykład wiemy, kto nie sprząta po swoim piesku, bo czasami się nam zdarzało właśnie znaleźć nie nasze odchody i możemy normalnie pójść do sąsiada i powiedzieć, że jeżeli nie zbierze tego, to idziemy na policję z nagraniem i dostanie mandat. Jaka jest wysokość tego mandatu, to Wam nie powiem, bo nie wiem dokładnie, bo nigdy takiego mandatu nie dostałam. I czy ludzie właśnie zwracają uwagę, czy jak nie posprzątacie? Tak, zwracają uwagę. I jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, na posesji na przykład waszej chodzi pies, no to tutaj na przykład sąsiedzi jakoś, nie wiem, są bardzo przyjaźnie nastawieni do psów i nawet jeżeli Orio, prawda, się załatwi, no to jeżeli ja posprzątam, to nie ma problemu. Oni nie są źli, że co pani tu robi, dlaczego ten pies mi tutaj się załatwia. Nie, nie ma czegoś takiego. Tutaj powiem Wam, że ludzie chyba, i się jakoś tak ludzie nie denerwują, jak pies wejdzie na Waszą posesję. Bardziej się chyba denerwują, jak Wy wejdziecie na ich posesję. Tutaj, co Orio robi, mówię Wam. Tutaj jest tak, że ludzie bardziej wolą psy niż na przykład dzieci. I to jest czasami smutne, bo... No, ale prawdziwe. O tak, może. I jeżeli chodzi na temat spacerów, to też się pytaliście, czy tutaj ludzie, tak jak właśnie, nie wiem, słuchy Was doszły, że na przykład ludzie nie wychodzą z psami, że niektóre psy w ogóle tylko w domu siedzą, albo wychodzą tylko i wyłącznie na właśnie toaletę, a tak to siedzą w domu, nie chodzą na spacery. U nas na osiedlu, akurat w mojej tutaj, prawda, wiosce,
to wszyscy wychodzą z psami, a jak nie, no to mają swoje właśnie opiekunki i jakoś tak nie ma, że jest nieprzyjęte, żeby nie chodzić ze swoimi pupilami. Bardzo, bardzo jest tutaj to w modzie i jakoś tak to jest takie normalne, ale są oczywiście przypadki i znam takich parę przypadków, gdzie psy w ogóle nie wychodzą na dwór. One normalnie robią do kuwety i to są najczęściej małe pieski starszych ludzi, którzy te pieski traktują jak swoje, nie wiem, wnuczki czy dzieci i wożą je w wózeczkach i niańczą je strasznie i czasami aż przesadzają. Bo rozumiem kochać psa i w ogóle, ale czasami ludzie przesadzają, więc tak, też są takie przypadki. Jeżeli chodzi o parki, bo też się dużo z Was pytało, czy są specjalne parki, to tak, są specjalne parki, są bardzo fajne parki. Ja Wam kiedyś nagrałam takiego vloga, jak go znajdę, to Wam podlinkuję na dole. Poza tym też jeszcze w jednym takim parku byliśmy, żeby Oreo się poznała ze swoim bratem i tam był taki park, gdzie była woda, te psy mogły się w tej wodzie kąpać. No w ogóle super sprawa, więc też Wam zostawię linka do tego filmiku. Więc jest dużo właśnie tych parków przystosowanych i też się dużo z Was pytało, jak to jest właśnie z, tak przy okazji, jak jesteśmy przy tych parkach, właśnie z tym, czy można psa na przykład zabierać do sklepu, czy do restauracji, jak to wszystko wygląda. Tak, nie ma problemu, na przykład sklepy typowo zoologiczne, możecie z nimi pójść, normalnie z psiakami tam się wchodzi i one są normalnie klientami. A jeżeli chodzi właśnie o restauracje, to na przykład w Miami jest dużo restauracji, z którymi naprawdę możecie z psiakami przychodzić. Są nawet miski wystawione do picia dla psiaków, więc nie mają z tym jakiegoś większego problemu. A takie mniejsze pieski, to wiem, że ludzie normalnie chodzą właśnie z psami wszędzie, do każdego sklepu, nawet takiego spożywczego. No mi z Orią by było ciężko tak iść do sklepu i widać mnie, Orią już zajęła cały ten, ale ona jest dzisiaj tutaj bohaterką tego filmu. Zobaczcie, jaką ma wielką mordę. Ale piękną, piękną taką. Z psem chodzi do restauracji. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to powiem Wam szczerze, tutaj nie wiem, jak to jest, czy trzeba kupować bilet psiakowi oddzielny, bo my podróżujemy cały czas samochodem i mamy taką tylko specjalną kratkę w bagażniku, żeby Oreo, a że mamy fajny, duży bagażnik, to Oreo tam normalnie sobie może stać, kłaść się, co tylko chce, może tam nawet tańczyć. Taki mamy duży bagażnik, specjalnie właśnie też dla niej, bo widzieliśmy, że chcemy mieć takiego pieska. I tak, to już chyba wszystkie pytania, które mi zadaliście na temat właśnie życia w USA z psiakiem. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie tutaj. Piszcie tutaj na dole w komentarzach, to albo Wam nagramy drugi filmik, albo będę Wam odpowiadać na te komentarze. I koniecznie dajcie łapkę w górę dla Oreo, jeżeli chcecie jej widzieć więcej w filmikach. Ja na pewno Wam jeszcze nagram taki jeden filmik właśnie, taki jakby update Oreo, jak teraz ona się sprawuje, jak się ma i w ogóle trochę coś o dogach Wam opowiem. Tak, my się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia, buziaki. Pa! Aha, mam jeszcze dla Was jeden filmik, gdzie Oreo pogryzła mi buty, konwersy, ale nie te nowe, tylko już te poprzednie, materiałowe. Będę nagrywać Wam taki pomysł właśnie, co zrobić z pogryzionymi butami. Dobra, to co Oreo? Już się teraz na pewno żegnamy, tak? Teraz się przyszłaś pokazać, na koniec filmiku. No dobra, zobaczcie, jaka jest piękna. Zobaczcie, jaką ma piękną figurę. Mój łaciec piękny, moja krówka. Moja krówka, mój konik. Dobra, buziaki, pa!